Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w serii z Modern Warfare 2. Jeżeli chodzi o Call of Duty, to do tej pory chyba robiłem serię z każdej jednej gry i nie zamierzam tego zmieniać. Pokażę Państwu oczywiście tę kampanię. Jako, że narracja tam jest prowadzona bardzo dobrze i niewiele muszę dodawać od siebie, to nie chcę też za dużo dodawać od siebie. Chcę, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli okazję trochę filmowo to przeżyć, tak jak ja przeżywam, grając. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie i do zobaczenia. Cień jeden do dowództwa Złoty Orzeł, jesteśmy na miejscu. Tracimy tu czas. Przyjąłem, Grace. Czekaj. Laswell, mamy potwierdzenie? Warta 1 do Bravo 07. Jesteś na pozycji? Już prawie. Zbliża się śmigłowiec. To pewnie Gorbrani. W samą porę. Rusz się i zobacz, co on robi na środku tego zadupia. No, zobaczymy. Czy to jest dobry moment, żeby się odezwać? Pewnie nie. Pewnie nie będę się za dużo odzywał i bardzo dobrze. Widzę cel. Co widzisz? Uzbrojony personel. Pojazdy i sprzęt. Wszystko rosyjskie. Czego Ruscy do diabła chcą od Gorbraniego? Zaopatrują Iran. Dobijają targu. Słyszysz to, Cień Jeden? Potwierdzam. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Musimy zidentyfikować Gorbraniego, zanim zaczniemy zabawę. Ghost, widzisz tam generała? Uzbrojona eskorta dookoła VIP-a. Rosjanie się cieszą, że go widzą. To będzie ich ostatnie spotkanie. Rosja i Iran. Jakże adekwatne, co? Widzę generała Gorbraniego. Tak jest. Do wszystkich. Cel potwierdzony. Cień jeden. Możecie odpalać. Tak jest, dowódco. Ghost, jesteś za blisko strefy. Zaraz nieźle tam przywali. Tak jest, przyjąłem. Odpalajcie. Do wszystkich. Tu cień jeden. Rakieta gotowa. Rozpoczynam procedurę odpalania. Urzędne wpisane. Cel wyznaczony. Dwa, jeden. Rakieta poszła! Cholerna współczesna wojna, co? Cel namierzony. Trzeba będzie namierzać ręcznie. Rakieta zmierza na północny wschód, 65 stopni, prędkość Mach 3, wysokość 500 metrów. Sprawdź kurs, cień jeden. Dobry kurs, cień jeden. Idealnie. Nie ruszaj się. Uwaga, zbliża się! Przygotować się do uderzenia? Czas do celu, 5 sekund. Likwidacja za 3, 2, 1. O ja cię pierdolę. Trafienie. Cel zniszczony. Wejść. Laswell. General Shepard? Znam to spojrzenie. Mamy wojnę. Pan wiedziałby o tym pierwszy, sir. Święta racja. Mów, co jest. Oto nasz cel, prawa ręka Gorbraniego, sir. Hassan Zayani. Major sił Quds. Został odpowiedzialny za Iran. Uzbraja terrorystów. W kasę, broń i dane. Ambitny jest. Jest niebezpieczny. Pragnie zemsty za atak na Gorbraniego. On coś knuje, sir. W Iranie jest nie do ruszenia. W Iranie go nie ma. Działa na terenie Al-Mazra. Co on do diabła robi w Al-Mazra? Jest tylko jeden sposób, sir. Dorwijmy go. Kiedy? Nie ma na co czekać. Kogo wezwać?
za 5 minut. Tak jest. Marines już się pakują. Ty i sierżant prowadzicie te akcje. Sierżant? Są w maksymie. Lecimy po zwycięstwo, nie? Czekam w środku. Ja pierdolę. Ghost, odbiór. Tak, sir. Problemy? Żadnych, sir. Bez odbioru. Naloty nękają pozycję wroga przy granicy z Almazra. Wywiad potwierdza obecność wojowników Al-Katali w dolinie. Chyba czegoś tam pilnują. Zwiad wskazuje, że chronione są 3 budynki. Major Hassan może się tam ukrywać. Ghost i Soap poprowadzą dziś oddział Marines, by zabić lub schwytać Hassama. Śmigłowiec dostarczy 2 drużyny w odrębnych miejscach przy strefie docelowej. Drużyna Bravo oczyści budynki 1 i 2, a Alfa zajmie 3. Macie zgodę na likwidację, ale chcemy Hassana żywego, by go przesłuchać. Pamiętajcie, Hassan jest ważny dla Al-Katali. Jeśli tam jest, zginął za niego. Powodzenia. Bravo ląduje tutaj. Alfa wysiądzie nieco dalej. Spotkają się po środku. Uwaga, chcemy Hassana żywego, ale to misja pojmać lub zabić. Dawaj, Soap. Ruch Żytwa 1, Bravo na miejscu. Ruszam do drugiego lądowiska. Raczej będą wiedzieli, żeśmy przylecieli od tej strony, nie? No. Śmigłowiec nie należy do cichych. Chyba, że jesteśmy daleko. Ale to ładnie. Tylko na chwilę. Do wszystkich! Żytwa 1 na celowniku! Namierzają nas! Rakieta! Flary! Flary! Szlak to blisko. Drugi pocisk! Żytwa 1 spada! Rozbijemy się! Stać! No to ładnie. Alfa, słyszycie? Brawo! Alfa unieruchomiona! Sytuacja krytyczna! O, szlak! Jesteśmy pod ostrzałem! Alfa, ruszamy do budynku 1. Trzymajcie się. Ghost, musimy zabezpieczyć miejsce katastrofy. Już. Zacznijmy od Hassana. To odciągnie ich od Alfy. Później zabezpieczymy miejsce katastrofy. Zrozumiano? Tak jest. Ruszamy. Może jest to dobre podejście. Człowiek by od razu leciał ratować, a tymczasem faktycznie, gdyby odwrócić ich uwagę. Ruchy do budynku. Forsuję. Przeszli! Parter czysty. Brak Hassana. Przyjąłem. Kontakt! Budynek 2! Wiedzą on. Szlak. Jasne jak cholera. Do wszystkich Bravo, do budynku 2. Bravo, z pierwszego piętra budynku 2 walą z rakiet we wrak. Alfa, szturmujemy budynek 2, wytrzymajcie. Faktycznie walą rakietami. Pieprzony. Jeden, wchodzę do środka. Wchodzę na pierwsze piętro. 7-1, wchodzę na pierwsze piętro. Oberwałem! Ah,
Żyjesz, chłopie? Jest jeden na korytarzu. Ghost, wroga wyrzutnia załatwiona. Przyjąłem. Świetna robota. Zachód musi zapłacić za stulecie agresji wobec nas. Razem pomścimy śmierć Cortana. Jeśli światowe sądy nie ukażą tych wojennych... Ghost, teren zabezpieczony. Brak Hasana. Przyjąłem. Idziemy do wraku. Mam tu nagranie Hasana. Hasan to ich bohater. Będą potrzebować nowego bohatera. Wasi żołnierze i generałowie są bezpośrednio... Cholera. Ale co było zrobić, nie? Nasz generał został zabity przez gniły zachód. Wszystko gra, stary? Ta płyta dała radę. Te skurwiele zaatakowały Alfę. Ta. Teraz możemy zabezpieczyć wrak. Do wszystkich brawo, na zewnątrz. Ghost, tu Soap. Alcatala ma na wyposażeniu niezły sprzęt. Soap, ruszamy do wraku, żeby pomóc rannym. Reszta niech tu zostanie i nas osłania. Rozumiem. Alfa 02, tu Bravo 07. Budynek 2 zabezpieczony. Idziemy do was. Tu Alfa, wszystko jasne. Szykować się na kontakt. Alcatala na nas czeka. Skończyły się czasy. Swój! Wojowników na koniach w turbanach. Dobrze was widzieć, panowie. 5 martwych, 1 ranny. Zostałem sam, ale mam mało amunicji. Pomóżcie z nim. Nic z tego, już tu są. Celuj w stronę tamtych drzew. Mamy ruch. Jak zobaczycie cel, strzelajcie. Atakować! Strzelcie w górę! Się robi pułkownik! Trochę mam pole manewru. Ograniczone. RPG! Fuck! Ja pierdolę! Walczyć dalej! Zbliżaj! Z prawej! Jeden zdjęty. Przeładuj, przeładuj, przeładuj! Wróg załatwiony. Fuck. Czysto? Na razie. Uwaga na tamte drzewa. Ciągle się przemieszczają. 7-6 bez wyostrzał. Chcę atak z powietrza na te drzewa. Przyjąłem. Robi się. Przyjąć pozycję. To jeszcze nie koniec. 07, wsparcie z powietrza za 3 minuty. Przyjąłem. Zbliża się wsparcie powietrzne. Ej, dym przy pasie drzew. Nie widzę celu. Tak, gówno widzę. Za to i słychać dosyć wyraźnie. Nie żyj! Walczyć dalej! Tu też nie ma mamo. Przeciwnik oberwał. Dobra. Jest. To jest chyba najlepsze miejsce do strzelania. Oh shit. Niewiele zostało. Zero ruchu. W porządku, Sob? Jest dobrze. 2-3 oberwał. Nie żyje. 7-2, jesteś mi tu potrzebny. Przyjąłem, ruszam. Ghost, powinniśmy się wycofać do domu. Odmawiam. Utrzymajmy się albo nacierajmy.
Kasan wciąż tam jest. 7-6, połącz mnie ze wsparciem powietrznym. Przyjąłem. Chwila. Dowodzenie 7, tu Kilo 01. Wsparcie za minutę. Kilo 01, atakujcie wszystko, co zbliża się do naszej pozycji. Macie zgodę. Przyjąłem. Kurwa, co teraz? Poruczniku, nadciągają pojazdy pancerne. Są 4. Oszczędzać amunicję. Niech się zbliżą. Nadchodzą. Przygotujcie się do ataku. Uwaga. Zlecić. Co to da strzelanie do nich? Ja pierdzielę. No, wszystkich w prawo. Kilo 01 się zbliża. Będzie gorąco. Jest wsparcie powietrzne. Atakuje droga. No i elegancko. Kilo 01, trafienie! Dobra robota! Czysto? Mam kurwa nadzieję. Czysto! Kilo 01, brak ruchu w okolicy. Dzięki za wsparcie. Przyjąłem, 7-6. Kilo 01, utrzymuję pozycję. 7-6, niech ktoś przyleci po poszkodowanych. Przyjąłem. Przygotujcie się. Kasan nadal jest naszym celem. Tak jest. Dorwimy skurwiela. Alfa, idziesz z nami. Tak jest, poruczniku. Ruszajmy. Wszystko przeładowane? Skurwiele użyły nas jako przynęty, prawda? Mają niezły sprzęt i walczą z głową. Dzięki Kasanowi. Chyba miałeś rację, poruczniku. Myślisz, że Kasan wciąż tu jest? Zniszczenie śmigłowca dało im szansę. Ciekawe, czy uciekli. No, na razie spokojnie. Cisza przed burzą, co? Ptaszki latają w pobliżu. Niech czekają. Wchodzimy. Przyjąłem. Chyba tam. Budynek 3. To nasz cel. Kasan może być w środku. Kurwa, nasz leży! Snajper Alcatali na dach, upadnij! Sophie, zdejmij strzelca. Reszta kryć się, aż będzie czysto. Snajper dostał. Ktoś dostał? 7-5, leży! Kolejni snajperzy na dachu, zdjąć ich. Pieprzona. Mają nas jak na widelcu! Kolejny! Dobry strzał! Soap, osłaniaj nas! Ruszamy! Alcatala naciera! Jeśli Kasana tu nie ma, to o co im chodzi? Dostajemy tu po dupie! Bez wsparcia w powietrzu, nie przeszkadzaj się! 7-6! Szlak! O, nie wiemy, czy Kasan tam jest! Zmuszają nas do tego! 7-6! Walnij ten budynek, ale z umiarem! Kilo 01, wzywam odstrzał. Celem jest budynek przed nami. Nie zniszcz go doszczętnie. 7-6, przyjąłem, podchodzę do celu. Fuck! Ruszać się do muru! Szybko! Jezu, to miało być z umiarem? Bogu dzięki za wsparcie powietrzne! Czerno, by Kasan nadal był w jednym kawałku. W kilku kawałkach też stać. Będzie go łatwiej znaleźć. Do wszystkich prawo, ruszamy. Zabezpieczyć budynek. Jeżeli ktoś tam przeżył, to chyba w piwnicy. Znajdźmy Kasana. Żywego lub nie. Teraz, kurde, trzeba uważać na jakieś płyty przy podłodze. 7-1, wchodzę do środka. Dobrze! Ja pierdolę.
sprawdzić ciała. Musimy zidentyfikować Hasana. Fuck. Fuck. Zabójstwo potwierdzone. Czy ktoś widzi Hasana? Hasana tu nie ma. Nie. Ja pierniczę. Ani śladu Hasana. Trzeba wejść głębiej, no bo co? I serwery, resztki po serwerach. Ciasno tu. To nie nasz człowiek. Jednego strzelca mniej. Sprawdzam parter. Ja pierdzielę. Chcecie iść, to idźcie, cholera. Kieruj się na pierwsze piętro. Nacieram na pierwsze piętro. Jedne drzwi zablokowane tu na dole. Dobry moment wybrałem na zmianę magazynka, niech to szlak. Mam dwa cele. To nie Hasan. Rozwalić ich. Czystaś. Hasan jest wszędzie. Wszędzie, ale nie tutaj. Zabójcy muszą zostać straceni. W publicznej egzekucji. Świat! Musi być tego świadkiem. Cały świat. Zachód zapłaci za niesprowokowaną agresję przeciwko nam i naszym przywódcom. Nasi wrogowie to tchórze! Bez krzty honoru! Jednego wroga mniej. Jasny gwint! Uwaga! Te przebiegłe knojki są wszędzie. To jest jakaś masakra. Wszędzie wylezą. A, przeładuję sobie na spokojnie. Co tu jeszcze nam zostało na pierwszym piętrze? Wróg załatwiony. Był tutaj, to cholerne centrum operacyjne. Poszperaj, Sob. Rozglądaj się, może coś znajdziesz. Patrz, mundur Hasana. Więc tu był. Uciekł, kiedy zabezpieczaliśmy wrak. Twierdzisz, że niepotrzebnie pomagaliśmy? Wybory mają konsekwencje. Do wszystkich brawo, mamy tu ruch. Idziemy. Do wszystkich brawo, na zewnątrz. Skoro Hasan zwiał, to czego oni tu bronią do diabła? Cholernie dobre pytanie. Pytanie, kiedy zwiał? To jest lepsze pytanie. Co my tu mamy? Magazyn. Drzwi są otwarte. Słyszałem coś w środku. Zrozumiałem. Zabezpieczmy go. Szlak. Kontakt!
Przeładuj, przeładuj. Czysto? Czysto. Przeszukać teren. Sprawdźmy, gdzie się ukrywali. W miarę czysto. Co to kurwa jest? Wszystko po angielsku. Słodki Jezu. Rakiety balistyczne. To mobilna wyrzutnia. Zasięg 1000 mil. Minimum. Jak do diabła wpadło to w łapy Iranu? 7-6. Połącz nas z Laswell. Przyjąłem, czekajcie. Brawo 7-6, Charlie, do Warty 1. Słyszysz? Tu Warta 1. Nadawaj. Laswell, tutaj Ghost. Mamy coś. Powiedz, że macie Hasana. Ghost. Rzuć okiem na to. Ghost, macie Hasana? Nie. Znaleźliśmy skład broni. Hasan posiada rakiety. Amerykańskie. 07, tu dowództwo Złoty Orzeł. Powtórzcie ostatnie. Powtarzam. Hasan ma amerykańskie rakiety. Dobra, wychodzić. Migiem, wszyscy wychodzą, już! Iran zdołał przejąć amerykańskie rakiety. Nasze rakiety są w rękach Al-Katali. Hasan rozdaje nasze pociski balistyczne, jakby się bawił w pierdolonego Mikołaja. A my nic o tym nie wiemy? Iran może się wszystkiego wyprzeć. Wyprzeć się? Takiego chuja! Siedzą w tym po uszy, chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mają i gdzie planują ich użyć. Jeśli Hasan je przemyca, to musi mieć wspólnika. Więc radzę ci dowiedzieć się, kto tu pociąga za sznurki. Moi ludzie zajmą się tymi rakietami. W 2 godziny dowiemy się o nich wszystkiego. Odmawiam. Trzeba je zniszczyć. Generale, to dla nas ważne dane. Wywiad zawiódł na całej linii, Laswell. Taktyczna porażka nie wchodzi w grę. Do rana będzie tam z 500 wrogich żołnierzy co najmniej. Musimy działać już. Złoty Orzeł do Ghosta. Wezwij ostrzał, gdy tam dotrzecie. Ta broń musi zostać zniszczona. Tak jest, dowódco. Amsterdam. Co Amsterdam ma z tym wszystkim wspólnego? To raj dla szmuglerów. Niestrzeżone porty i kanały. Iran ma tam wtyki. Tak jak my. Kogo? Kapitana. Tropi w tym momencie lokalną komórkę Al-Katali. To pierwsze dobre wieści, które dziś usłyszałem. Dołączę do niego osobiście, sir. Kate Laswell znowu w boju? Chcę to zrobić dobrze. Bezbłędnie. Czyli w moim stylu. Kate, chcę Hasana podanego na srebrnej tacy. Póki co, przypilnuj akcji. Oczywiście, sir. Dotrzesz. Za mniej niż godzinę. Gdzie jesteś? Kanały. Pod mostem obserwuję łódź Al-Katali. Przewozi kontener rakietowy?